Mały elementarz. Bezpieczne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. Zgodnie z reformą oświaty, od roku szkolnego 2016-2017 dzieci 6-letnie zostaną objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W efektach realizacji zadań w postaci celów osiągniętych przez dzieci kończące wychowanie przedszkolne pojawi się elementarne czytanie oraz pisanie liter i cyfr. Mały elementarz to nowy, kompleksowo opracowany pakiet edukacyjny dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Pomoże przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i doskonale przygotuje do nauki pisania. Bohaterem pakietu, który wprowadza dzieci w świat liter i liczb, jest kot Atlas. Jego przygody są bliskie dzieciom. Postać wesołego kotka sprzyja nabywaniu wiedzy w atmosferze zabawy i zachęca do korzystania z kart pracy. Co wyróżnia mały elementarz na tle konkurencji? Znany i ceniony autor. Bogata obudowa metodyczna. Pełne dostosowanie do aktualnych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Treści dopasowane do możliwości dzieci 6-letnich. Bezpieczne i kompleksowe przygotowanie do edukacji szkolnej. Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności, poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań i podejmowaniu niekonwencjonalnych czynności. Mały elementarz pomoże przedszkolakom łagodnie wkroczyć w fascynujący świat szkolnej przygody. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku e-konferencji przygotowanym przez grupę MAC-SA, właściciela marek MAC Edukacja, MAC Dydaktyka i MAC Technologie. Szanowni Państwo, nasze wideo spotkania to cykl rozmów z ekspertami poświęcone różnej tematyce, przygotowane z myślą oczywiście o dyrektorach i nauczycielach. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o wykorzystaniu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego w przedszkolu. I tu rodzą się pytania, czy naprawdę potrzebujemy takich materiałów? No i jeśli tak, to jak umiejętnie je wykorzystać? O tym wszystkim rozmawiać będziemy z naszym ekspertem. Karol Gnat, witam i zapraszam na program. Naszym dzisiejszym ekspertem jest pani Agnieszka Szplit, nauczyciel akademicki, metodyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani ekspert. Pierwsze pytanie, bo tak zastanawiam się spoglądając na temat naszej dzisiejszej rozmowy. Skoro małe dzieci uczą się swojego języka ojczystego w domu i właściwie moglibyśmy uznać, że każdy rodzic jest pedagogiem, a tak naprawdę no nie jest, choć powinien być, to czy naprawdę do nauki języka angielskiego potrzebne nam są jakieś dodatkowe materiały, potrzebny nam jest nauczyciel? Czy moglibyśmy sami uczyć swoje dziecko? Proszę pana, możemy sami uczyć dziecko, ale na pewno nie będzie to tak efektywne, jak w sytuacji, kiedy zostawimy ten proces nauczycielowi wykształconemu w tym kierunku, żeby efektywnie dzieci uczyć. A poza tym w domu to warto być też troszeczkę rodzicem, czyli skupić się może bardziej na tych emocjach. Natomiast profesjonalne uczenie zostawmy profesjonalnie przygotowanym nauczycielom. Tym bardziej, że sam proces nauczania języka obcego jest procesem bardzo trudnym. Myślę, że mamy w świadomości to, że ta sytuacja, w której dzieci się znajdują, że mają obowiązek jak gdyby posługiwania się innym językiem niż język polski, jest to sytuacja dla dzieci bardzo stresująca, bardzo trudna. I ten język angielski, który jest wykorzystywany na lekcji, nie jest to język naturalnie dla nich stworzony. Nie ma sytuacji takiej komunikacji na co dzień w domu. W związku z tym dzieci odczuwają taki dyskomfort, jeżeli oczekujemy od nich wykorzystania języka angielskiego. No właśnie, bo w domu tak. Tego języka polskiego uczą się tak, jak sami go
umiemy. Mhm. Mówią tak, jak my mówimy, tak, jak dorośli. A języka angielskiego, no chcemy, żeby się uczyły poprawnego. Tak. Prawda? Czy tak naprawdę w metodyce w ogóle rozróżniamy te dwa procesy, o których pan redaktor wspomniał? Pierwszy z nich nazywa się akwizycją języka. Jest to nabywanie języka ojczystego. I to się odbywa w sposób bardzo naturalny. Dziecko wychowuje się jak gdyby w otoczeniu języka, czyli rozmawia z rodzicami. I tu mamy pierwszy element. Ta rozmowa ma charakter komunikatywny. Komunikacja jest tym podstawowym celem jak gdyby tego, że dziecko zaczyna z rodzicami rozmawiać. Prosi o mleko, prosi o wodę, pyta o jakieś tam ważne dla niego rzeczy. Czyli jest to proces bardzo naturalny, w żaden sposób nie pobudzany na co dzień. Natomiast w edukacji języka, wtedy kiedy organizujemy proces nauczania, oczywiście odnosimy się bardzo dużo elementów w nauczaniu języka obcego w przedszkolu. To są elementy jak gdyby zaczerpnięte z tego procesu akwizycji. Czyli na przykład wykorzystujemy to, że dziecko po prostu jest czymś zainteresowane. I te materiały dydaktyczne, o których chciałam dzisiaj z panem właśnie porozmawiać, to jest ten element zachęty dziecka. To jest sposób zachęcenia dziecka do tego, żeby o coś zapytało, żeby wykorzystało język angielski w pracy na co dzień. Musimy, pracując z dzieckiem, pamiętać o tej potrzebie komunikacji. Oczywiście tej potrzeby komunikacji nie ma, bo dziecku łatwiej byłoby się porozumiewać nawet nauczycielem w języku polskim, ale jeżeli zorganizujemy jakąś zabawę, jakąś grę, to damy jak gdyby taki sztuczny, ale cel komunikatywny. No właśnie, tak się zastanawiałem, bo kiedy my dorośli mówimy, myślimy o materiałach dydaktycznych, to mamy w głowie gdzieś mapy, duże książki, plansze. Natomiast w tym przypadku to są kompletnie inne rzeczy. To znaczy tak, oczywiście wykorzystamy i mapy, i duże książki. I wtedy, kiedy posadzimy dzieci na podłodze nad książeczką, będą sobie rysowały, kolorowały, wycinały, to też jest proces nauki. Nauka przez zabawę jest najskuteczniejszą nauką w tym okresie, kiedy dzieci są takie małe, nie są te przedszkolaki. Także to absolutnie ma pan rację. Wszystkie te materiały to są materiały dydaktyczne. Natomiast jeśli myślimy o metodyce, materiały dydaktyczne służą temu, żeby konkretnych elementów językowych dzieci nauczyć. Myślimy w tym momencie o efekcie dydaktycznym, o tym, czego dziecko się ma nauczyć. I wtedy nam są potrzebne pewne specyficzne, przygotowane już profesjonalnie materiały. Ale to trochę w tym przypadku tak, możemy wyjść z założenia, że cel uświęca środki, to znaczy, że możemy sięgnąć po każdą rzecz, którą uznamy, że pomoże nam w tej dydaktyce? Tak, na pewno mogą Państwo i jako rodzice, i jako nauczyciele, można wykorzystać każdą rzecz. Jeśli dzieci lubią się bawić plastikowymi pudełkami, to dajmy im plastikowe pudełka, tylko pomyślmy, w jaki sposób to pudełko może służyć do nauczenia języka angielskiego. Oczywiście mogą to być kolory, mogą być to objętości. Z pudełka możemy zrobić jakieś zaczarowane pudełeczko, w którym umieszczone są dodatkowe materiały. Także przede wszystkim to zależy od takiego twórczego podejścia nauczyciela do tego sposobu pracy. No ale tak, materiałem ale może być wszystko, aczkolwiek miejmy na uwadze, że ten efekt taki naukowy może być nieco gorszy, jeżeli to będzie takie zaczerpnięte z życia praktycznego pudełeczko. Jeśli przygotujemy sobie to pudełko, zrobimy specjalnie na przykład kostkę do gry, umieszczając tam obrazki, to wtedy te obrazki już pozwolą nam konkretnych rzeczy nauczyć dziecko. Czy tak samo ta książka, o której pan redaktor wspomniał. Duża książka, kolorowa, jest piękna, rozwija wyobraźnię, twórczość, ale jak dużo tych elementów, które w książce się znajdują, mogą być te elementy nazywane w języku angielskim. Jeśli pracujemy z dziećmi w przedszkolu, to tych słów, których dzieci się mogą nauczyć w ciągu jednej lekcji, jest kilka. To są trzy, czasami cztery, pięć, ale nie więcej. Czyli z tej książki nie zawsze jesteśmy w stanie skorzystać. Jeśli natomiast przygotujemy sobie taką książkę, czy też skorzystamy z oferty wydawnictw różnego rodzaju, to wtedy to będzie książka z całą pewnością przygotowana do nauczenia tego konkretnego zasobu słów. No właśnie o to chciałem zapytać. Gdy sięgamy do konkretnego wydawnictwa i mamy podane różne metody, mamy podane różne rzeczy, z którymi możemy pracować, to one pewnie mieszczą się w jakichś ramach. Przygotowane są przez ekspertów, którzy no właśnie na jakichś konkretnych podstawach stwierdzili, że ta metoda będzie idealna dla nauczenia właśnie tego konkretnego celu.
na pewno warto skorzystać z wszystkich pomocy, które są. To znaczy, jeżeli skorzystamy z pomocy przygotowanych dla nauczycieli, nauczyciel ma taką świadomość, prawda, że ma uporządkowany ten proces, wie, czego ma nauczyć, wie, w jaki sposób to zrobić. Bardzo często w takich materiałach, o których Pan wspomina, czyli w tych książkach dla nauczycieli, umieszczone są również przykłady ćwiczeń, co można zrobić. Praca nauczyciela to jest taka praca, która wymaga stałego rozwoju, stałego poszukiwania nowych pomysłów, tym bardziej z dziećmi. Rozwój dzieci się również bardzo zmienia, inaczej wychowywane były dzieci 30 lat temu, a inaczej w tej chwili dzieci funkcjonują, więc nauczyciel musi nadążać za tym. I te materiały, które uzyskuje, na pewno mu w tym pomogą. Wpływają na jego rozwój zawodowy, na poszerzenie horyzontów. Wielu rzeczy nauczyciel się dowie nowych. Z każdego takiego podręcznika dla nauczycieli, poradnika, można wiele pomysłów na pewno wykorzystać. Aczkolwiek też trzeba mieć na uwadze taki minus tych materiałów, taki problem się również pojawia czasami, kiedy nauczyciele nazbyt sztywno trzymają się tych materiałów. Jeżeli mówimy o poradnikach dla nauczycieli, o opisie na przykład lekcji, o scenariuszach lekcji, to są scenariusze stworzone przez teoretyków, osoby, które mają jakieś wyobrażenie o grupie. Natomiast idąc do przedszkola, pracujemy z konkretnymi dziećmi i te różnice indywidualne wśród dzieci są tak duże, że ten materiał przygotowany przez autora książki, czy też przez wydawnictwo nie zawsze pasuje. Dlatego warto też cały czas pamiętać, że tej roli nauczyciela nie możemy jak gdyby umniejszać. Twórczy nauczyciel, aktywny, poszukujący, z dużym talentem do obserwowania dzieci, to jest jak gdyby podstawa. Praca nauczyciela wymaga ciągle poszerzania horyzontów. To cytat z naszego eksperta, dosłownie sprzed kilku minut. Proszę Państwa, już teraz zapraszamy na tą, wydaje mi się, bardzo ciekawą prezentację o materiałach dydaktycznych i przede wszystkim umiejętnym wykorzystaniu ich do nauki języka angielskiego w przedszkolu. Pani Agnieszka Szplit. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, chciałabym zaprezentować wykład dotyczący wykorzystania materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu. W trakcie tego wykładu chciałabym poruszyć dwa ważne zagadnienia. Pierwszy z nich jest to prezentacja korzyści wynikających z wykorzystania kart pracy i podręczników pracy z dziećmi. Drugi pomysł, o którym chciałabym dzisiaj z Państwem, którym chciałabym się z Państwem podzielić, to wykorzystanie innych materiałów dydaktycznych, które urozmaicą zajęcia z dziećmi. Ogólnie możemy powiedzieć, że podstawową zaletą wykorzystania przygotowanych kart pracy i podręczników jest szeroka dostępność tych materiałów dla nauczyciela, rodzica, dziecka, ale również dla dyrektora i nadzoru pedagogicznego, który dokonuje oceny i ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły. Drugą cechą, o której warto pamiętać, jest wygoda i porządek. A zatem nauczyciel pracujący w przedszkolu będzie korzystał z kart pracy, co ułatwi mu w znacznym stopniu planowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na bardziej szczegółowe korzyści wynikające z korzystania z kart pracy i podręczników. Zacznijmy może od tego najważniejszego elementu procesu nauczania, czyli dziecka. Jak widać na slajdach, zwracam uwagę szczególną na poczucie bezpieczeństwa, które jest budowane w relacji z nauczycielem, ale również dzięki temu, że nauczyciel prezentuje kartę pracy. Dzieci zapoznają się z kartami pracy, z podręcznikami, nabierają przekonania, co będzie się działo na lekcji, jak mają pracować. Po pewnym czasie możemy zauważyć, że dzieci często nawet nie czekają na instrukcje nauczyciela, co należy zrobić, tylko już zaczynają wykonywać ćwiczenia, mają tą świadomość, czego się od nich oczekuje. Drugą korzyścią to oczywiście pobudzanie zmysłu wzroku. W tym wypadku apeluję tutaj do Państwa o wykorzystanie wielu materiałów wizualnych, ponieważ dzieci są bardzo podatne na bodźce wizualne. W ten sposób poznają świat.
Karty pracy i podręczniki są tak przygotowane, ażeby wspomagać rozwój osobowości, ażeby całościowo pomagać dziecku w poszukiwaniu jego drogi życiowej, umiejętności i zdolności. Co dodatkowo, korzyścią jest również posiadanie pewnych informacji skorelowanych z innymi przedmiotami w edukacji przedszkolnej. Pobudzamy różne umiejętności i zdolności dzieci dzięki wykorzystaniu określonych kart pracy i ćwiczeń tam zawartych. Z punktu widzenia nauczyciela, jak Państwo mogą zauważyć, zwracam uwagę głównie na organizację procesu dydaktycznego. Przede wszystkim ułatwia karta pracy czy podręcznik, ułatwiają przygotowanie zajęć. Służą niemalże jak jakiś swoisty program i porządkują i w logiczny i zorganizowany sposób organizują proces nauczania. Dzięki przygotowaniu podręcznika i kart pracy nauczyciel ma pewną świadomość, że materiały są dostosowane do wieku oraz do umiejętności, oczywiście zakładanych umiejętności dzieci w danym wieku. Poza organizacją procesu nauczania możemy wspomnieć również o efektywności i atrakcyjności. To są dwa bardzo istotne elementy, bowiem musimy osiągnąć pewien efekt dydaktyczny, nauczyć dzieci założonych aspektów z języka angielskiego, ale zajęcia muszą być również atrakcyjne, tak żeby wzbudzać pozytywne emocje u dzieci. Możemy wspomnieć również o elementach czy korzyściach czysto praktycznych, jak mniejszy czas potrzebny na przygotowanie zajęć, jak również mniejsze zasoby finansowe, wtedy kiedy nie musimy inwestować dodatkowych finansów na przygotowanie samodzielnych materiałów, na zdobycie ich i opracowanie. Chciałabym, żebyśmy pamiętali również o tym, że karty pracy i podręczniki przynoszą wiele korzyści rodzicom. Jest to bardzo istotny element, o którym niestety często zapominamy. Współpraca z rodzicami jest bardzo ważna w edukacji dziecka. Jeśli rodzic poświęci czas dziecku na przygotowanie lekcji, na pomoc przy wykonaniu prac, na zajęcia języka angielskiego, dziecko czuje się dodatkowo zmotywowane. Te pozytywne emocje budują większą motywację dziecka do pracy na lekcjach języka angielskiego. Stąd też często wydawcy organizują dodatkowe materiały dla rodziców, jakieś przewodniki i te właśnie pozwalają rodzicom na dodatkową pomoc w nauce języka angielskiego, ale również pozwalają na swoistą kontrolę tego materiału i nabycie świadomości, czego dziecko się już nauczyło i jak rozwija się znajomość języka angielskiego. Myślę, że warto też pamiętać o takich czysto życiowych sytuacjach, kiedy na przykład pojawia się nauczyciel na zastępstwie i wtedy jest dosyć prosta chwila wejścia na tą lekcję, kiedy wiemy, jak zorganizować lekcję, wiemy, w którym momencie procesu nauczania języka angielskiego dzieci są, co już umieją, co powinny się nauczyć. I oczywiście karty pracy, które są przygotowane w formie niemal podręcznika, jako zestaw czy zbiór, pomagają również nauczycielom prowadzącym zajęcia na kursach, bo dzięki temu, że mają dostęp do tych kart, mogą wybrać inne materiały, dodatkowo wspomagające rozwój języka i materiały te się nie dublują. Tym razem chciałabym Państwu zwrócić uwagę na pewnie już bardzo szczegółowo zaokreślone korzyści dydaktyczne z wykorzystania określonych kart. Podczas procesu nauczania języka angielskiego w przedszkolu zwracamy uwagę na to, żeby poza nauczaniem języka angielskiego wprowadzić pewne treści dotyczące modelowania zachowania, czy też elementów wychowawczych. Tu przykładowo zaprezentowałam Państwu slajd, na którym widać historyjkę obrazkową, która poza oczywiście dostarczeniem wielu pomysłów na nauczanie języka angielskiego, zapewni również przedstawia również pewien model zachowania. W tym wypadku mamy tutaj zachętę do sprzątania pokoju. Kolejną korzyścią, o której należy pamiętać, jest to rozwój twórczości i pobudzanie wyobraźni dzieci. Często karty pracy pozwalają na przykład właśnie na dorysowanie twarzy rodziców, rysowanie różnego rodzaju stworków czy postaci bajkowych. Stąd też twórczość i wyobraźnia są pobudzane. Dzieci wykonują też prace plastyczne, na przykład maski
czy jakieś stroje karnawałowe. Dzięki kartom pracy w materiałach, poza elementami dotyczącymi nauczania języka angielskiego, zawieramy inne treści, na przykład edukację matematyczną. Na zaprezentowanym slajdzie dzieci, na tej karcie, którą przedstawiłam, dzieci mają za zadanie policzyć piguły śnieżne i dorysować te brakujące. Czyli pojawia się element nie tylko nauczania języka angielskiego, ale również liczenia, czy dodawania, czy odejmowania. Oczywiście bardzo istotnym elementem w rozwoju dziecka jest rozwój spostrzegawczości. W tym wypadku karty z ćwiczeniami w języku angielskim również pobudzają dzieci do zadań takich jak wyszukiwanie pewnych elementów, tak jak widać na slajdzie, na obrazku należy znaleźć określoną ilość zwierząt. Czy kolejne zadanie, kiedy dzieci mają rozróżnić części ciała charakterystyczne dla człowieka i charakterystyczne dla jakiegoś bajkowego stworka. Oczywiście zapewniamy również rozwój motoryczny dzięki temu, że dzieci wycinają, naklejają, muszą pisać po śladzie w tych grupach starszych, kiedy już wprowadzamy elementy pisania. I również rozwój ruchowy w takim kontekście, kiedy dzieci na przykład pokazują określone czynności. Tak też można stwierdzić, że rozwój dziecka jest wszechstronny. Dbamy również o rozwój intelektualny w różnej formie. Tutaj przykładem jest ćwiczenie, w którym pobudzamy myślenie logiczne dziecka, a mianowicie dziecko ma za zadanie odnaleźć elementy ekwipunku związane ze sportem, który możemy uprawiać w określonej porze roku. I bardzo istotny element, a mianowicie budowanie pozytywnych emocji. To, że pojawia się na zajęciach przyjemna pacynka, maskotka, to są elementy pobudzające dzieci do nauki, wspomagające pamięć. Dzięki temu, że w sytuacji pozytywnych emocji, w chwili radości, emocjonalnego zaangażowania, dzieci właśnie więcej zapamiętują i rozwija się dzięki temu również znajomość języka angielskiego. Te pacynki, maskotki bardzo często są nazywane. Pamiętajmy o tym, że w życiu codziennym dzieci nazywają wszystkie swoje zabawki. Stąd też na przykład ta pacynka została nazwana Fluffy, jako że jest to postać puszysta. Dodatkowym elementem i plusem wykorzystania przygotowanych materiałów jest fakt, że zawierane są tam informacje dotyczące na przykład geografii, dotyczące, tak jak tutaj na slajdzie widzą Państwo, Polski i krajobrazu Polski, jak również wiele informacji związanych z krajami, w których język angielski jest językiem obowiązującym. Niezależnie jednak od wielu korzyści, które mamy wynikające z wykorzystania kart pracy, należy pamiętać o tym, że jesteśmy jako nauczyciele zobowiązani do indywidualizacji pracy. Przygotowane materiały przez wydawnictwo nie zawsze pasują nam do określonej grupy, stąd też pojawia się konieczność indywidualizacji pracy z dziećmi. Jest to istotny bardzo element w pracy, ażeby uwzględnić wszystkie style uczenia się dzieci. Pozwoliłam sobie przedstawić graficznie podział tych stylów uczenia, o których mówimy. Podzieliłam dzieci na wzrokowców, słuchowców i kinestetyków oraz czuciowców. W literaturze pedagogicznej bardzo często te dwie ostatnie grupy występują razem. Ja jednak natomiast pozwoliłam sobie podzielić na cztery grupy, ponieważ do tego chciałabym się odnieść w części praktycznej. Mając na uwadze zdolności wzrokowe dzieci, musimy pamiętać o tym, że zapamiętywanie odbywa się w dwóch odrębnych systemach – w systemie obrazowym i w systemie słownym. Zapamiętywanie jest zdecydowanie ułatwione, jeżeli połączymy te dwa systemy, bowiem każda informacja jest zakodowana w dwóch systemach i jeżeli z jednego systemu zostaje wykasowana, pozostaje nadal w tym drugim. Dzięki temu dzieci łatwiej zapamiętują, ale również łatwiej jest uzyskać dostęp do tych zapamiętanych informacji. W związku z tym korzystamy w pracy z metody wizualizacji, czyli łączymy obraz z mową. Obrazy są zdecydowanie łatwiej zapamiętane niż słowa i do tego się będziemy odnosić, pracując z dziećmi, wykorzystując wiele materiałów wizualnych.
Przykładem materiałów dydaktycznych, które pobudzają wzrokowców do nauki, są karty obrazkowe. Popularne materiały wykorzystane w pracy z małymi dziećmi. Pozwoliłam sobie podzielić karty obrazkowe na 4 grupy, w zależności od tego, jakie efekty dydaktyczne mamy na myśli. Karty obrazkowe są wykorzystywane przy uczeniu głównie słówek i stąd na przykład ćwiczenie zwane dziurka od klucza. Możemy zorganizować w ten sposób, że przygotujemy sobie dwie karty obrazkowe, z czego jedna jest to karta obrazkowa, druga to jest karta z wyciętą dziurką od klucza. Kiedy położymy tą kartę na obrazku, dzieci widzą tylko fragment, dzięki czemu zastanawiają się, pobudzamy ich ciekawość. I oczywiście tym samym przypominamy pojedyncze słowa. Wiele ćwiczeń leksykalnych przy wykorzystaniu kart obrazkowych to są ćwiczenia na łączenie obrazków, bądź dobieranie w pary w czasie gry, w tzw. memory, bądź też na tablicy. Druga grupa ćwiczeń przy wykorzystaniu kart obrazkowych to ćwiczenia pobudzające pamięć u dzieci. Przykładem jest popularna zabawa Watch Me Sing, kiedy nauczyciel zabiera jedną kartę z wcześniej wyeksponowanych kart na tablicy i pyta dzieci, która karta zaginęła. Odmianą tej gry jest gra Magiczne Oczy, w której karty obrazkowe są nie tylko wyeksponowane na tablicy, ale nauczyciel układa je w określony sposób, w określony system. Ten schemat ułożenia dzieci mają zapamiętać i w odpowiedniej kolejności potem odtworzyć nazwy przedmiotów zaprezentowanych na kartach obrazkowych. Ciekawą grą jest także gra zwana Kim's Game. Gra, która została zaczerpnięta z książki Kiplinga, w której dzieci uczono na szpiegów i trenowano ich pamięć. Sama zabawa polega na tym, że dzieci mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej elementów, potem te elementy są chowane i z pamięci mają przypomnieć, jak dużo tych elementów się pojawiało. Oczywiście w tym wypadku możemy wykorzystać i karty obrazkowe, i jakieś inne materiały realne, czyli realia. Karty obrazkowe wspomagają również rozwój wymowy i ćwiczenia fonetyczne są bardzo popularne. Bardzo popularną grą jest głuchy telefon, przy którym również karty obrazkowe mogą być wykorzystane, kiedy na przykład przedstawimy kartę obrazkową dzieciom, zamiast wypowiadać słowa w języku angielskim. Bardzo dużo zabaw ruchowych również się pojawia przy wykorzystaniu kart obrazkowych, ale do tego pozwolę sobie wrócić przy omawianiu zabaw ruchowych. Kolejnym pomysłem na materiały dydaktyczne dla wzrokowców są oczywiście plakaty. Jest to materiał bardzo często zaniedbywany przez nauczycieli. Istotne jest to, żeby plakat był nie tylko dekoracją w sali, ale żeby również służył do pracy z dziećmi, żeby był wykorzystywany do nauczania języka angielskiego. Oczywiście dekoracje muszą być też często zmieniane, ponieważ dzieci po pewnym czasie się przyzwyczajają do tej dekoracji i nie zauważają go, nie zwracają uwagi na szczegóły. Przykładowe pomysły do wykorzystania plakatów pozwoliłam sobie umieścić na slajdzie w postaci kilku punktów. Pierwszy pomysł to jest wykorzystanie tak zwanych chmurek. Chmurki są to małe fragmenty kartek, które przyklejamy na plakacie, zasłaniając elementy, pytając dzieci, co widziały. Kolejny pomysł to sznurkowe połączenia. Możemy przygotować kolorowe sznurki z plasteliną na końcu, którymi dzieci będą na plakacie zaznaczać elementy łączące się, na przykład kiedy poprosimy o odnalezienie kilku takich samych elementów, bądź kiedy pomyślimy o jakimś połączeniu, na przykład ekwipunku z rodzajem sportu. Bardzo częste ćwiczenia z plakatami to ćwiczenia, kiedy nauczyciel prosi, żeby dzieci coś pokazały, czyli show me, znalazły jakiś element na obrazku, bądź też wtedy, gdy nauczyciel opisuje jakiś wybrany fragment plakatu, a dzieci mają za zadanie zgadnąć, o czym nauczyciel mówi. Kolejne bardzo częste ćwiczenia z plakatami to ćwiczenia pamięci, czyli również ćwiczenia, w których prosimy dzieci o zapamiętanie jak najwięcej szczegółów. Z kolei po pewnym czasie zabieramy plakat i pytamy dzieci, jakie elementy się znajdowały. Możemy pytać o kolory, o kształt, o wielkość, w zależności oczywiście od kompetencji językowych dzieci.
I oczywiście to jest dosyć popularne ćwiczenie, w którym nauczyciel opowiada o elementach czy o przedmiotach znajdujących się na plakacie. Dzieci natomiast mają za zadanie określić, czy to jest prawda, czy fałsz. Gdybyśmy chcieli podsumować, jakie są zalety materiałów wizualnych, zwróciłabym uwagę na to, że emocje wizualne w sposób kreatywny pobudzają dzieci do reakcji. Te emocje, które są bardzo istotne, idą w kierunku pozytywnego nastawienia, zabawy, czyli mamy element nauki przez zabawę. Materiały wizualne są bardzo urozmaicone, dzięki temu pobudzamy, jak już wspomniałam, i spostrzegawczość dzieci, i ich pamięć. I oczywiście pobudzamy ciekawość. Kolejna grupa uczniów, o której musimy pamiętać, to kinestetycy. Kinestetycy mają silną potrzebę ruchu, stąd też w trakcie pracy z dziećmi staramy się integrować ten ruch z nauczaniem języka angielskiego. Dzięki metodzie kinestetycznej dodajemy elementy ruchowe do procesu nauczania. Bardzo popularną metodą jest metoda reagowania całym ciałem, czyli total physical response, kiedy dzieci fizycznie czy w sposób ruchowy reagują na polecenia nauczyciela. Pozwolę sobie przedstawić Państwu kilka propozycji na ćwiczenia dla kinestetyków. Ciekawą zabawą jest rysowanie kształtów ciałem. Wtedy, gdy nauczyciel wydaje polecenia, dzieci rysują swoimi rękami czy nogami określone kształty. Na przykład polecenie może brzmieć w ten sposób, aby dziecko prawą ręką narysowało duże koło albo lewą nogą narysowało mały trójkąt. Bardzo dużo zabaw muzycznych zawiera elementy również ruchowe. Dzieci mogą na przykład do muzyki tańczyć na sali, po czym w momencie, gdy nauczyciel zatrzyma muzykę, prosi dzieci o nazwanie jakichś kart obrazkowych czy przedmiotów, które są bardzo blisko nich. Możemy również organizować gry planszowe na podłodze, czyli przenieść ten pomysł gry planszowej tak, żeby na podłodze znalazły się jakieś koła, kwadraty, po których dzieci chodzą. Dzieci są wtedy pionkami. Dla kinestetyków wydaje się wymarzoną niemalże zabawa wtedy, kiedy dzieci śpiewają piosenkę i naśladują czy obrazują treść tej piosenki swoim ruchem, mimiką i gestami. To naśladowanie ruchu jest wykorzystywane również na przykład w trakcie opowiadania bajki. Kiedy nauczyciel opowiada bajkę, dzieci mogą odgrywać tę scenkę właśnie ruchem, gestem i mimiką. Ciekawe pomysły mają nauczyciele również, wykorzystując na przykład karty obrazkowe i ćwiczenia kinestetyczne. Dla przykładu, można prosić dzieci o przytrzymanie kart obrazkowych i ustawienie się w określonej kolejności w rzędzie. Ta kolejność jest oczywiście przedstawiona w języku angielskim. I oczywiście pamiętajmy o takich standardowych grach jak domino czy gry typu memory. Kolejna grupa uczniów to uczniowie, o których możemy mówić, że są czuciowcami. Są to dzieci, które mają silną potrzebę dotykania, oglądania rzeczy i manipulowania nimi. Ten pomysł możemy również wykorzystać, ponieważ staramy się w nauczaniu języka angielskiego zbudować takie swoiste połączenie tego dotyku i ruchu z obrazem. Pracując z czuciowcami w przedszkolu, zwróćmy uwagę na następujące środki dydaktyczne. Bardzo interesujące jest wykorzystanie różnych przedmiotów prawdziwych, czyli tak zwanych realiów. I to również możemy skorzystać z gry, która wymaga zapamiętywania, czyli Kim's Game. Możemy również stworzyć sobie pewne magiczne pudełko, w którym znajdują się rzeczy i dzieci za zadanie mają wyjąć te rzeczy z pudełka, nazywając je. Do pracy z dziećmi o charakterze czuciowym mamy bardzo urozmaicone materiały, takie jak pacynki, maskotki, różne gry planszowe i puzzle. Ale również sam fakt wykorzystania innych materiałów plastycznych na zajęciach jest zdecydowanie korzystny dla czuciowców. Dla przykładu wspomnijmy może o klejeniu liter z plasteliny. Jest to technika wykorzystywana również w pracy z dziećmi dyslektycznymi. O doklejaniu elementów do kart, na przykład z waty dzieci doklejają brodę do Mikołaja, czy z jakichś sznurków doklejają na przykład ogon dla myszki czy psa.
Chciałam zwrócić uwagę na rolę pacynki i maskotki w pracy z czuciowcami. Bardzo istotnym elementem lekcji języka angielskiego jest rozpoczęcie lekcji. Jest to bardzo trudny moment, ponieważ dzieci mają problem z takim swoistym przełączeniem się na język angielski. Musimy dzieciom uzmysłowić, że na lekcji języka angielskiego powinny one starać się jak najwięcej mówić po angielsku i unikać języka polskiego. To mentalne przestawienie się na język angielski jest bardzo często przez nauczycieli pobudzane dzięki zabawom. Nauczyciele na przykład zakładają kapelusze czarodziejów i czarują, mówiąc English for you, do tego służą również na przykład inne części stroju, jakieś szaty czarodziejskie. Dość często nauczyciele też na przykład bawią się w samoloty i przelatują do Wielkiej Brytanii, żeby mówić po angielsku. Pomysłem ciekawym jest też tak zwane budzenie pacynki, czyli skorzystamy z pacynki przygotowanej do danej lekcji, budzimy ją, wołając wake up. Oczywiście pamiętajmy o jakimś imieniu dla pacynki. Potem budzimy dzieci, które po obudzeniu mają za zadanie już mówić tylko po angielsku. Ta pacynka, która się pojawia już na początku lekcji, jest wykorzystywana przez całą lekcję. Może ona służyć do wspólnego recytowania, do ilustrowania bajki ruchem, może też powtarzać pewne słowa. Ważne jest także, żeby pacynka była osobą, z którą dzieci się komunikują. Czyli możemy tę pacynkę przekazać dzieciom, żeby odgrywały rolę. Możemy też za pomocą pacynki z dziećmi rozmawiać. Ostatnia grupa uczniów, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, to słuchowcy. W procesie nauczania języka bardzo istotne jest, ażeby dzieci miały dużo kontaktu z językiem angielskim. Pamiętajmy o tym, że pracujemy z dziećmi bardzo małymi i ich uczenie się języka angielskiego jest bardzo podobne do procesu nabywania języka pierwszego, języka ojczystego. Miejmy na uwadze, że w takiej sytuacji, kiedy dziecko w domu poznaje język polski, przede wszystkim zaczyna właśnie od słuchania. Osłuchuje się z językiem, może nie znać słów, może nie rozumieć ich na początku, ale jest jak gdyby otoczony dźwiękiem. I takie samo założenie można wykorzystać jako podstawę do nauczania języka na zajęciach w przedszkolu. Muzyka, jakieś piosenki, rymowanki możemy wykorzystać jako tło do zajęć na przykład plastycznych. Czyli wtedy, kiedy dzieci wykonują prace plastyczne, możemy włączyć piosenkę, która w jakiś sposób trafia do dzieci. Dzieci zapamiętują słowa, rytm, bardzo często intonacje. Możemy również wykorzystywać wiele materiałów dydaktycznych i wizualnych, również do pracy z piosenką i rymowankami. Możemy również organizować specyficzne ćwiczenia, takie, które mają na celu właśnie wspomagać dzieci w słuchaniu, w osłuchiwaniu się z językiem obcym. Na przykład słynny już głuchy telefon, który możemy połączyć również do pracy z plakatem i kartami. Na lekcjach języka angielskiego, jak wspomniałam, wykorzystujemy dużo piosenek, rymowanek i wierszyków. Ciekawą formą zabawy są również tak zwane łamańce językowe, które poza tym, że spełniają funkcję zabawową, są bardzo istotne dla rozwoju języka dzieci, z tego względu, że to jest właśnie taki wiek, kiedy plastyczność narządów mowy jest jeszcze bardzo duża, ćwiczenie mięśni przynosi wiele efektów pozytywnych, korzystnych dla rozwoju wymowy. I bardzo istotny element to oczywiście również pobudzanie emocji. W związku z tym, żeby pamiętać o emocjach i o talentach słuchowych dzieci, pomyślmy o tym, żeby na przykład ćwiczenia z fonetyki organizować w sposób zabawowy. Dla przykładu możemy wykorzystać zabawę nazwaną przeze mnie ukryte emocje. Możemy zaproponować dzieciom wymawianie określonych słów z jakimś specyficznym nastawieniem emocjonalnym. Czyli dzieci powtarzają za nauczycielem zestaw słów, na przykład tak jakby były zdenerwowane, tak jakby były wesołe, tak jakby były smutne. To poza tym, że oczywiście kształcimy rozwój wymowy w języku angielskim, zapewnia wielokrotne powtórzenie słów, a więc również i zapamiętywanie. Dziękuję Państwu za uwagę.
Pani ekspert, dziękujemy pięknie za tę prezentację. Ja od razu będę pytał, bo są pewne rzeczy, tak, które nasuwają mi tutaj pytania. W swojej prezentacji mówiła Pani o dopasowaniu. O dopasowaniu pomocy dydaktycznych, o dopasowaniu tych materiałów, którymi uczymy dzieci właśnie do ich wieku. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest kluczowe? Że w metodyce nazywamy to tak naprawdę indywidualizacją. Chodzi o to, żeby proces dydaktyczny, który jest przygotowany przez nauczyciela, jak gdyby potocznie mówiąc, pasował każdemu z uczniów. Ta grupa, o której mówimy, czyli grupa przedszkolna, to jest wielka mieszanina różnych osobowości, to jest wielka mieszanina dzieci o absolutnie różnych umiejętnościach motorycznych, społecznych, spostrzegawczości. Ten wiek, o którym mówimy, to jest wiek, w którym najwięcej wyróżniamy właśnie tych różnic indywidualnych. Z czasem, w różnych etapach dalszych nauki, te różnice czasami się zacierają, choćby przez proces uczenia się. Natomiast w przedszkolu dzieci w różny sposób reagują na dostarczone im zabawki czy materiały dydaktyczne. To jeszcze dopytam, to stąd ten podział na te style uczenia się? Wzrokowcy, słuchowcy? Tak. Tak, ponieważ to jest właśnie mieszanina tych dzieci. Oczywiście dominuje jak gdyby talent wzrokowy u dzieci i w związku z tym dlatego bardzo dużo materiałów dydaktycznych właśnie jest ukierunkowanych na pobudzanie tych wzrokowych talentów dziecięcych, ale nie możemy zapomnieć ani o umiejętnościach słuchania, ani o pamięci takiej słuchowej. Musimy się dostosować do tej silnej potrzeby ruchu u dzieci. Stąd dużo metod takich ruchowych wprowadza się do pracy z dziećmi. I ja również miałam nadzieję, że zachęciłam Państwa w czasie swojego wykładu do tego, żeby mieszać techniki, tak żeby zmieniać je, adaptować w zależności od tego, jaka jest potrzeba w danej grupie, jakie dzieci mam. Oczywiście na początku nauczyciel jest... A z czego wynika ta potrzeba stymulacji tej różnej, żeby mieszać te style? Bo często mówiło się, na przykład ja mam takie doświadczenie już ze szkoły ponadgimnazjalnej, że języka uczymy się poprzez obsłuchiwanie, żebyś obsłuchał się tego języka, tak, prawda? Na pewno obsłuchiwanie jest bardzo istotne, szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy dzieci mają dużą podatność na łapanie tego akcentu. Mówimy o pewnym nawet krytycznym wieku, kiedy nabywanie wymowy podobnej do naturalnej, tak zwanego native speakera, jest praktycznie niemożliwe. Więc na pewno osłuchiwanie, ale nie tylko samo osłuchiwanie, ponieważ ja myślę, że to, co jest najpiękniejsze w ludzkości, to jest to, że jesteśmy różni. I jest to interesujące, jest to fascynujące, ale z punktu widzenia dydaktyki bardzo trudne. Dlatego, że nauczyciel naprawdę będzie musiał ciągle na co dzień dzieci obserwować, dokonywać fachowej jak gdyby diagnozy tego, jakie mają potrzeby, jakie mają umiejętności. I teraz, żeby ten proces był efektywny, czyli żeby dzieci się rzeczywiście nauczyły języka angielskiego, musimy im dostarczyć takiej pomocy, która w najlepszy sposób jak gdyby pobudzi te talenty. Bo tak naprawdę praca z dziećmi to jest poszukiwanie talentów. I te talenty musimy pobudzić, ale każdy ma swoją indywidualną wrażliwość na te stymulatory, na te bodźce. Stąd rozróżnianie, oczywiście nie jest to bynajmniej mój pomysł podziału na słuchowców, kinestetyków i czuciowców. Jest to bardzo popularny podział w pedagogice i w metodyce, ale z mojego punktu widzenia zawsze nauczycieli zachęcam do takiej starannej diagnozy, obserwowania dzieci i dopasowania się do ich stylu. Jest to znacznie bardziej efektywne. Przysłuchiwałem się Pani prezentacji i zastanawiałem się, jaką rolę ponadto ma odgrywać karta pracy. Karta pracy nauczyciela. Czy taką kartę już naprawdę z taką grupą, jaką są przedszkolaki, można zastosować? Tak, oczywiście. Ja mam nadzieję, że Państwu tutaj dzisiaj wykazałam, że te karty pracy są jak gdyby jednym z podstawowych elementów. Karta pracy daje nam taką pewną podstawę, organizuje tą pracę i uzmysławia, co możemy zrobić. Z tym, że w swojej prezentacji staram się zwrócić uwagę na to, że ta karta pracy jest tylko podstawą, ale nauczyciel musi jeszcze mieć jakiś swój pomysł na wykorzystanie tej karty. Oczywiście można skorzystać z porad metodyków, które są zawarte w przewodniku metodycznym i w scenariuszach zajęć, ale warto też, patrząc na własne dzieci, na tą grupę przedszkolu, zmodernizować sobie, adaptować te pomysły. Czyli ta karta pracy jest jak gdyby takim niezaprzeczalnym, podstawowym elementem pracy, bo dzieci muszą coś, mówiąc potocznie, zrobić, muszą się czymś zająć.
a teraz tylko inwencja i twórczość nauczyciela pozwala w ciekawy sposób tą kartę pracy wykorzystać. Czy moglibyśmy wrócić do kilku tych kart pracy, o których Pani mówiła? Ja może, skoro rozmawialiśmy o tej indywidualizacji, zwrócę uwagę na taką właśnie możliwość wykorzystania karty pracy w taki sposób, żeby trafić do każdego z tych wspomnianych przeze mnie w czasie wykładu uczniów, czyli do wzrokowca, słuchowca, kinestetyka i czuciowca. Jedną z kart na przykład prezentowaną w Państwa wydawnictwie jest karta, która wymaga od dziecka posłuchania tekstu, pokolorowania zabawki w odpowiednim kolorze. Ta zabawka później ma być połączona z pudełkiem. Państwo w tej chwili widzą te karty tak. Na swoich ekranach. To jest właśnie ta, o której w tej chwili mówimy. Tak. Jak łatwo zauważyć, karta ta jest typowy materiał dla wzrokowca. Kolorowa, atrakcyjna. Pojawiają się takie przyjemne zabawki. Tutaj jest takie troszeczkę granie na emocjach dzieci, na pozytywne nastawienie do zabawy. Ta karta może się stać podstawą do pobudzania również tych talentów, na przykład kinestetycznych. Wyobraźmy sobie, że podobne zabawki jak na karcie są przyniesione do przedszkola i dzieci fizycznie rozdzielają te przedmioty, wkładając do pudełek pomalowane na odpowiedni kolor. Bądź odwrotnie. Tu mamy takie ćwiczenie, o którym wspomniałam, dla kinestetyków, kiedy pojawia się ruch i trzeba przejść, podejść, rozrzucić te zabawki do różnych pudełek. Gdyby odwrotnie do tego podejść, zacząć od pudełka, w którym są zabawki. Mamy w tym momencie ćwiczenie dla czuciowców, ponieważ dziecko wyszukuje tej zabawki w pudełku i później nazywa na przykład. No i oczywiście cały czas pojawia się rozmowa z nauczycielem, pytanie nauczyciela, co to jest, jaki kolor, czyli apelujemy tutaj do tych talentów słuchowych. Może dla przykładu też drugi pomysł karty. Myślę, że Państwo teraz powinni zobaczyć kartę, na której jest zarys drzewa. Jest to bardzo proste ćwiczenie dla dzieci, również ze słuchu. Tu odnosimy się do tego, co pan redaktor zauważył, że osłuchiwanie się jest bardzo istotne. W ćwiczeniu tym dzieci mają za zadanie przykleić liście na drzewie. Liście oczywiście są nazwane po angielsku, to znaczy kolory tych liści są określone po angielsku. Ćwiczenie bardzo ciekawe dla czuciowców, ponieważ mamy do czynienia z tą naklejką, prawda? I wzrokowców, ponieważ jest to rysunek. Gdyby jednak pomyśleć o narysowaniu drzewa, niech to będzie dla odmiany choinka, taka świąteczna, na tablicy. I dać dzieciom małe karteczki, małe obrazki do przyklejenia. Czyli możemy wykonać to samo ćwiczenie, ale dodatkowo wzbogacając element kinestetyczny. Dzieci podchodzą do tablicy, naklejają te elementy na tablicy, jak gdyby stroją choinkę. To też jest element wyobraźni, prawda? Działa wyobraźnia, rozwijamy, pobudzamy dzieci wyobraźnię. No i oczywiście element słuchowy też jest zachowany. Obserwując jeszcze te karty, zauważyłem jedną rzecz, która wydaje mi się wytwarza taką pozytywną myśl wśród tych przedszkolaków, to znaczy pojawiają się pewni bohaterowie, konkretnie Fluffy, tak. Wokół którego w całym wydawnictwie zbudowane są takie pozytywne emocje. I jakie jest zadanie umieszczania takich postaci, które dzieci kojarzą z różnych części? Patrząc na takie nawet założenia metodyczne nauczania języka angielskiego, podkreślamy bardzo istotny element tych emocji dzieci. Umieszczenie na kartach pracy czy w podręczniku takiego miłego, przyjemnego stworka to jest właśnie granie na emocjach. Budujemy taką chęć zabawy z tym stworkiem czy Fluffy, prawda, puszystym, czy zachęcamy dzieci do zabawy. W metodyce bardzo często mówi się o tym, żeby w nauczaniu języka angielskiego odnosi się do tego, co jest dzieciom bliskie. Stąd w ogóle pomysł zabawek, stąd pomysł prowadzenia takiej tematyki jak dom rodzinny, czy rodzina, czy mój pokój. Są to wszystko rzeczy, które dzieci znają i lubią. Jest to element bliski dzieciom. Jeżeli zajęlibyśmy się czymś abstrakcyjnym, dzieci w przedszkolu mogą mieć z tym problem. Nie będą sobie umiały tego wyobrazić. I znowu wracam do emocji. Emocje, pozytywne emocje ułatwiają nauczanie. Do tego często zresztą w teorii nawet metodycznej się mówi o takim filtrze emocji, które powoduje blokowanie, taki effective filter, blokowanie możliwości uczenia się języka. Czyli jeśli odblokujemy dzieci, stworzymy przyjazną atmosferę, taką domową, miłą, z całą pewnością ten proces będzie efektywny.
I zwrócę uwagę również na to, że taka zabawka, która się pojawia w książce, ma swoją nazwę. To z jednej strony jest to bardzo przyjemna nazwa dla ucha, łatwa do zapamiętania dla dzieci. Z drugiej strony jednocześnie mamy ten przekaz, bo taki puchaty stworek jest nazwany właśnie w taki sposób, by sugerować, że jest puchaty. A poza tym odnosimy się tak naprawdę do takiej sytuacji codziennej. Dzieci zwykle w domu nazywają swoje zabawki, więc to jest takie jak gdyby skojarzenie z przyjacielem domowym. Pani ekspert, zapytam teraz już nie tylko jako dziennikarz, ale też jako rodzic. Czy z tymi metodami, czy z tymi pomocami nauczyciel może przesadzić? To znaczy, czy nadmierna ilość stosowania różnego rodzaju bodźców może spowodować efekt odwrotny. Najogólniej zapytam już teraz jako dziennikarz, jak znaleźć złoty środek? Z całą pewnością materiały dydaktyczne tą lekcję, którą planujemy, uefektywnią, tak? Lekcja będzie efektywna i będzie atrakcyjna. Ale pamiętajmy o tym, że dzieci bardzo szybko się nudzą. Niezależnie od tego, jak atrakcyjne materiały im dostarczymy, w pewnym momencie zaczną się nudzić, co się stanie codziennością. I to nie ma znaczenia, czy to będą materiały wzrokowe, czy to będzie tablica interaktywna, czy to będą jakieś piosenki. Jeżeli będziemy wykorzystywać stale te same pomoce, tak zwane środki dydaktyczne, to one będą w pewnym momencie dla dzieci nudne. Natomiast bardzo istotną zasadą pracy z dziećmi jest to, żeby zakończyć pracę nad określonym ćwiczeniem, wykonywanie konkretnego zadania, tuż przed tym, kiedy dzieci się znudzą. Uzyskujemy po pierwsze takie pełne zaangażowanie dzieci, które są skoncentrowane. Dzieci w przedszkolu mają problemy z koncentracją, koncentrują się bardzo krótko na konkretnym zadaniu, więc jeśli skończymy to zadanie odpowiednio szybko, to zapewnimy sobie to, że to rzeczywiście zaangażowanie będzie wysokie. No i pamiętajmy jeszcze o jednym takim dodatkowym elemencie. Jeżeli dzieci będą czuły pewien niedosyt, będą chętnie chciały na następny raz zająć się. Będą chciały do tego powrócić. I jeśli właśnie takie materiały dostarczymy, które będą ciekawe, będą atrakcyjne, ale jednocześnie dadzą nadzieję na jakąś dodatkową zabawę, na jakieś dodatkowe atrakcje, to dzieci bardzo chętnie będą z takimi pomocami pracować. Czy jeśli nauczyciel, ktoś z Państwa, kto teraz nas ogląda i przysłuchuje się tej rozmowie, planuje jakieś zajęcia wykorzystując konkretny materiał dydaktyczny, powinien przed rozpoczęciem tych zajęć, pracy z tym materiałem, poprzedzić tę swoją grupę jakimś instruktażem, poinformować, że za chwilę będziemy pracowali nad tym, nad tym, nad tym i opowiedzieć jakby plan całej tej pracy? To zależy tak naprawdę od grupy, ale generalnie w metodyce pracy z dziećmi myślę, że warto zdać się bardziej troszeczkę na instynkt. To, o czym Pan mówi, czyli informowanie ucznia, jaki jest cel lekcji, to jest bardzo istotny element dla osób dorosłych, które są w stanie planować swoje nauczanie. Pamiętam jednak, że i wracam tutaj do tego, o czym mówiliśmy na początku, uczenie się języka obcego powinno być podobne do tej sytuacji, którą mamy w domu rodzinnym, kiedy dzieci nabywają języka ojczystego. Czyli tak naprawdę plan i świadomość powinien mieć nauczyciel. Nie ma tej świadomości. Dzieci w tym wieku nie mają świadomości uczenia się. Jeśli by Pan zapytał swoje dziecko, bo zrozumiałam, że jest, czego się nauczyło, nie potrafi powiedzieć. Jeśli dziecko zostałoby poinformowane przez nauczyciela, że ma się czegoś nauczyć, ono bardzo często nie będzie wiedziało, co to znaczy, co ma zrobić. W związku z tym nie powinniśmy za dużo dzieci informować. Lepiej zrobić taki element troszeczkę zaskoczenia, niespodzianki, ale nie zapominajmy o takim nastawieniu dzieci, tylko nie tak technicznie, że uczymy się języka angielskiego, nauczymy się na przykład nie, 5 słów do nazywania kolorów. Nie, zaproponujmy dzieciom takie jakieś przeniesienie bajkowe. Niech to będzie jakaś taka bajka, niech to będzie jakieś ciekawe opowiadanie, przynoszą się dzieci do jakiejś krainy na przykład, czyli zachęćmy dzieci nie w taki techniczny sposób ostry. Natomiast myślę, że warto jest dzieciom uzmysłowić, czego się nauczyły, tak żeby miały na końcu lekcji poczucie, że się czegoś nauczyły. To jest taki dobry element, bo dziecko ma świadomość, jest zadowolone ze swoich sukcesów, może się tym sukcesem też pochwalić. I to na przykład jest też taki istotny element, jeśli posiadamy tą kartę pracy,
którą dziecko wypełni na lekcji, może tą kartę donieść do domu i pochwalić się rodzicom. I to jest bardzo istotny element, bo reakcja pozytywna rodzica na to, że dziecko coś zrobiło, będzie tym takim silnym motywatorem do działania. Właśnie tu wracamy do emocji, tak, które tak, zamykają. Bardzo są one istotne w tym procesie, w tym wieku. Pani ekspert, to jeszcze kończąc, jak nauczyciel ma przygotować się do pracy z tym konkretnym wydawnictwem, który podpowiada mu różne metody dydaktyczne, jak sam ze sobą musi przede wszystkim przedyskutować to, jak ma rozpocząć pracę? Przyznam się szczerze, zadał pan redaktor bardzo trudne pytanie, ponieważ tutaj zaglądamy również w tak zwane style nauczycielskie. Każdy z nas jest innym człowiekiem, tak samo jak dzieci mają różne style uczenia się, tak samo my mamy różne style nauczania. I oczywiście na początku, kiedy jest nauczyciel tak zwanym nowicjuszem, jest mu bardzo ciężko odkryć siebie. To ta refleksja pedagogiczna, ta znajomość siebie przychodzi tak naprawdę z doświadczeniem i z czasem. Myślę, że gdyby się odnieść do tego pytania bardziej technicznie, mają Państwo zawsze do każdego podręcznika przygotowane przewodniki metodyczne. Myślę, że warto zacząć od przestudiowania tego przewodnika, zapoznania się właśnie z głównymi pomysłami autorów, czyli celem, z tą pacynką, która jest, prawda, zaprezentowana, z bohaterami. Poza pacynką czy fluffim, tak w przypadku tego wspomnianego podręcznika, są też inni bohaterowie, są te dzieci. Dzieci, które są mniej więcej w tym wieku jak przedszkolaki, więc te dzieci również musimy poznać. Myślę, że warto zapoznać się z tym przewodnikiem, ale myślę, że też instynkt jest troszkę ważny. Agnieszka Szplit, metodyk, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był dziś naszym ekspertem. Dziękuję pani pięknie za tę rozmowę i oczywiście za prezentację. Państwu dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam tradycyjnie na godzinny czat z naszym ekspertem. Pytania mogą Państwo zadawać pod oknem z filmem lub na naszym profilu na Facebooku Mac Edukacja. Proszę nas odnaleźć. No, jeśli oczywiście Państwo nie zdążyli jeszcze nas polubić, to proszę kliknąć lubię to. Oczywiście zapraszamy też na naszą stronę www.mac.pl/e-konferencje. Tam dostępne są wszystkie pozostałe nasze filmy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.